Dzień dobry, klaso czwarta. Pora na kolejną zdalną lekcję języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak dotychczas. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też. Także zaczynajmy. Ostatnio omawialiśmy sobie komiks o Igim, wynalazcy, i jego robocie kuchennym. Dziś wrócimy sobie do odczytywania listy na zakupy i dodamy coś nowego. Chcę tak zrobić, ponieważ pojawi się po komiksie w Igim, a w zasadzie już w komiksie Igim, pojawiła się pewna rzecz, która była dla Was prawdopodobnie nowa, a której jeszcze nie zdążyłem z Wami omówić. Mówię o takich rozwiązaniach gramatycznych i dziś się właśnie tym zajmiemy. A czym dokładnie? Mamy to w celach lekcji. Pierwszy cel, powtórzymy sobie, które pokarmy są policzalne, a które niepoliczalne. Drugi cel, powtórzymy sobie wyrażenia there is oraz there are, służące do mówienia, co znajduje się na liście zakupów. No i trzeci cel, poznamy dwa nowe sposoby mówienia o tym, czego nie ma na liście zakupów. I właśnie to pojawiło się w komiksie. Nie wiem tylko, czy zwróciliście uwagę na pewne nowe rzeczy. A jeśli nie, to i tak dzisiaj się dowiemy, o co chodzi. I myślę, że możemy przejść do sedna. Na początek przypomnijmy sobie pokarmy, które są policzalne, a które niepoliczalne. I tutaj, jak widzicie, mamy tabelkę z pokarmami, które podzieliliśmy na policzalne i niepoliczalne. Policzalne pokarmy to te, które da się policzyć i one charakteryzują się tym, że przed swoją nazwą mogą mieć literkę A. To A, jeśli się pojawia, oznacza 1. Natomiast jeśli pojawia się S na końcu takiego pokarmu policzalnego, to mamy do czynienia z liczbą mnogą, czyli więcej niż jeden jakiegoś pokarmu. Ale wówczas nie będziemy stosowali literki A, więc albo A, albo S. I słuchajcie, tego samego nie możemy powiedzieć o pokarmach niepoliczalnych. Tutaj nie możemy dodawać ani A przed nazwę, ani S na końcu nazwy. No i słuchajcie, mamy po 5 przykładów na tym slajdzie. Przeczytajmy je sobie. Biscuits, czyli ciastka. One są policzalne. A cake, czyli ciasto. Jedno ciasto. Też policzalne. A pizza, czyli pizza. Jedna pizza. Policzalna. Strawberries, truskawki. Truskawki są policzalne w języku angielskim. Sausages, czyli kiełbaski. One też są policzalne w języku angielskim. Natomiast to, co jest niepoliczalne, mamy po prawej stronie. Cheese, czyli ser. Bread, czyli chleb. Ice cream, czyli lody. Jam, czyli dżem. Pasta, czyli makaron. I to były pierwsze pokarmy, które poznaliśmy i podzieliliśmy na policzalne i niepoliczalne. A na następnym slajdzie pojawią się te nowsze pokarmy, które też podzieliliśmy na te dwie kategorie. I tutaj już nie ma rysunkowych obrazków, tu mamy zdjęcia. I słuchajcie, pokarmy policzalne, niepoliczalne. Zasada jest ta sama. To, co ma S na końcu, przeważnie jest policzalne. A jeśli pojawi się A, nie zawsze się musi pojawiać, nie w każdym kontekście, no to też wtedy to będzie oznaczało 1. Natomiast niepoliczalne nie mają ani A, ani S na końcu. Słuchajcie, jeśli chodzi o pokarmy policzalne, no to mamy tutaj głównie owoce plus ziemniaka i grzybka. Pineapple, czyli ananas. Lemon, czyli cytryna. Blueberries, czyli jagody. Grapes, czyli winogrona. Potato, czyli ziemniak. Mushroom, czyli grzyb. I do tych wyrazów możemy dostawić literkę A, możemy też dostawić literkę S. Tu akurat przykłady z S mamy dwa, przy jagodach i przy winogronach, ale nie mamy literki A,
co nie znaczy, że nie możemy jej dodać. Możemy. Tylko robimy to najczęściej w zdaniu. Natomiast jeśli chodzi o niepoliczalne pokarmy, no to tutaj głównie mięsko. Szynka, bekon, mięso, kurczak plus ryż, którego się nie da policzyć ze względu na ziarenka i sałata, która ze względu na to, że nie wiem, może skojarzmy to w ten sposób, że jeśli coś można podzielić na drobniutkie, cieniutkie plasterki albo liście, to jest to niepoliczalne. Akurat może z takim skojarzeniem podejdźmy do tego, będzie nam łatwiej zrozumieć. Szynka po angielsku jest niepoliczalna, czyli ham. Bacon to samo, nie jest policzalny. Meat nie jest policzalne, czyli mięso. Chicken jako mięso z kurczaka nie jest policzalne. Sam kurczak jako zwierzę jest, ale mówimy o mięsie. Lettuce, czyli sałata, jest niepoliczalna ze względu na to, jak się dzieli na kawałki, podobnie jak mięso, na cieniutkie takie listki. A w przypadku mięsa na cieniutkie plasterki mięso się dzieli. Mamy ryż, czyli rice. Te wyrazy są niepoliczalne i tutaj nie możemy wstawiać ani S na końcu, ani literki A. Ważna rzecz. To jest to, o czym mówiłem. Pokarmy policzalne mogą mieć literkę A albo N przed nazwą lub z literką S być na końcu. Na przykład an apple, czyli jabłko. Tutaj mamy an, bo jabłko zaczyna się na samogłoskę. Albo two apples, dwa jabłka. I wtedy nie stosujemy już A, tylko S na końcu. To są przykłady pokarmów policzalnych. A w drugiej kropce mamy pokarmy niepoliczalne. Pokarmy niepoliczalne nie mogą mieć ani literki A, ewentualnie N przed nazwą, ani S na końcu. Na przykład cheese. Tutaj nie możemy wstawiać ani A, ani N, ani S. W żadnym wypadku. A teraz lista na zakupy. Słuchajcie, musimy sobie to przypomnieć, bo jak odczytywaliśmy listę, to posługiwaliśmy się jednym z tych wyrażeń. Albo there is, albo there are. I musimy sobie przypomnieć co nieco, co te zwroty oznaczają, bo później dzięki nim będziemy mogli zająć się czymś nowym. Słuchajcie, there is oznacza mniej więcej jest. W sensie znajduje się. I używamy tego wyrażenia wtedy, gdy mamy na liście zakupów jeden produkt spożywczy. Obojętnie, czy jest to pokarm policzalny, czy niepoliczalny. Bo w języku polskim wszystko pewnie się da policzyć, ale w angielskim tak nie jest. Przynajmniej jeśli chodzi o jedzenie. Więc there is stosujemy do policzalnych pokarmów i niepoliczalnych, ale w przypadku policzalnych muszą być w cyfrze w liczbie 1. No i słuchajcie, przykład, który już omawialiśmy, ale wrócimy do niego z pizzą. Jeśli mamy na liście zakupów jeden pokarm policzalny, to do there is dodajemy jeszcze literkę A, która oznacza 1. Na przykład there is a pizza, czyli jest jedna pizza. I w nawiasie macie uproszczoną wymowę. Pizza jest policzalna, dlatego możemy stosować literkę A. To samo, albo inaczej, podobne zdanie mamy na samym dole, ale tutaj dodaliśmy jeszcze na mojej liście zakupów takie wyrażenie. I wówczas możemy to there is jeszcze inaczej przetłumaczyć, jako na mojej liście zakupów znajduje się jedna pizza. Czyli there is a pizza on my shopping list. I widzicie, mamy there is, a możemy na dwa sposoby to tłumaczyć. Jeśli mamy na liście zakupów pokarm niepoliczalny, to do there is nie dodajemy literki A, bo wyrazów niepoliczalnych w języku angielskim nie liczymy, nawet cyferką 1. Możemy za to dodać wyraz some, który oznacza trochę, ewentualnie kilka, ale w tym wypadku trochę, albo a lot of, czyli dużo. I jak to wygląda w przypadku sera? There is some cheese, czyli jest trochę sera. Albo podobne zdanie, tylko że zmienione jest some na a lot of. There is a lot of cheese on my food list, czyli na mojej liście zakupów znajduje się dużo sera. I
Podobnie jak w poprzednim slajdzie, there is można przetłumaczyć na dwa sposoby. Albo jako jest, albo jako znajduje się. A jak odczytywać listę na zakupy, jeśli coś się na niej znalazło, a później to skreśliliśmy? No właśnie. Do pokarmów w liczbie pojedynczej i niepoliczalnych możemy używać there is z końcówką nt, czyli there isn't. To tak naprawdę skrót od not. There is not. I to wyrażenie będziemy tłumaczyć jako nie ma. Słuchajcie, jeśli mamy na liście skreślony jeden pokarm, no w tym wypadku macie skreśloną pizzę, i jest to pokarm policzalny, to do there is dodajemy jeszcze wyraz not, o czym już mówiłem przed chwilą. I daje nam to there isn't w skrócie. Następnie dodajemy literkę e, czytamy a jako e i ta literka oznacza cyferkę 1, ale w tym kontekście będzie oznaczała również żaden albo żadna. I spójrzcie na przykładowe zdanie. There isn't a pizza, czyli nie ma jednej, w sensie żadnej pizzy na tej mojej liście zakupów. Pod spodem mamy już pełne zdanie. There isn't a pizza on my shopping list. Czyli na mojej liście zakupów nie znajduje się jedna, w sensie żadna pizza. Czyli pizzę tutaj mamy w liczbie 1. Jest to pokarm policzalny. Używam do tego there isn't i dodaję literkę a, która oznacza w tym kontekście albo jeden, albo żadne. Chociaż bardziej jako żadne możemy do tego podejść. Słuchajcie, a teraz gdy mamy skreślony pokarm niepoliczalny na liście, co wtedy zrobimy? Do there is też dodamy not. I powstaje nam znowu there isn't, tak jak na poprzednim slajdzie. Ale różnica jest taka, że w poprzednim slajdzie dodawaliśmy literkę a, bo mieliśmy pokarm policzalny. W przypadku pokarmów niepoliczalnych literki a do there isn't już nie dodajemy, bo znowu wyrazów niepoliczalnych w języku angielskim nie liczymy, nawet cyferką 1. Możemy za to dodać słowo any. I wtedy any oznacza żaden albo żadna. Ale any stosujcie tylko w przypadku niepoliczalnych wyrazów. No i słuchajcie, mamy przykład zdań. There isn't any cheese, czyli nie ma żadnego sera. Any tutaj tłumaczymy jako żadnego, a there isn't jako nie ma. Inaczej możemy podejść do tego, jeśli mamy dłuższe zdanie. There isn't any cheese on my food list, czyli na mojej liście zakupów nie znajduje się żaden ser. Czyli znowu możemy to przetłumaczyć jako nie znajduje się, albo po prostu nie ma. I tak to wygląda w przypadku pokarmu niepoliczalnego. A teraz słów kilka o konstrukcji there are, bo there are oznacza mniej więcej są, albo znajdują się, albo jest. Tylko wszystko zależy, jak to tłumaczymy od liczby danego produktu na naszej liście. I używamy tego wyrażenia wtedy, gdy mamy na liście zakupów dwa lub więcej tych samych pokarmów policzalnych, na przykład dwie butelki. Są dwie butelki z sokiem. There are two bottles of juice. I tak dalej, i tak dalej. No a teraz na przykładzie pizzy to sobie omówimy. Jeśli mamy na liście zakupów konkretną liczbę pokarmów policzalnych, no w tym wypadku są to pizze, to do there are, które oznacza są albo znajdują się, albo jest, możemy, ale nie musimy dodać jakąś cyferkę, mówiącą ile czegoś jest. I zawsze dodajemy literkę S do pokarmu. Na przykład, there are three pizzas, czyli są trzy pizze. Albo możemy rozbudować to zdanie. There are three pizzas on my shopping list, czyli na mojej liście zakupów znajdują się trzy pizze. Czyli there are można przetłumaczyć na kilka sposobów, albo jako są, albo jako znajdują się, czasami też jako jest. A teraz, jeśli z listy zakupów chcemy odczytać, że mamy kilka tych samych pokarmów, no znowu pizzę, policzalnych, ale nie chcemy dodawać jakiejś liczby,
to po prostu do there are możemy, a nie musimy, dodać zwrot some. I zawsze dodajemy literkę S do nazwy pokarmów. I wtedy some można przetłumaczyć jako trochę, albo jako kilka. W tym wypadku ja to przetłumaczyłem jako kilka. There are some pizzas, czyli jest kilka pizz. Albo there are w dłuższym zdaniu można przetłumaczyć tak. Na mojej liście zakupów znajduje się kilka pizz. There are some pizzas on my shopping list. Czyli there are można przetłumaczyć jako jest. Tylko wszystko zależy od liczby, czy też cyfry czegoś na naszej liście. Pamiętajcie o literce S przy pokarmach w takich sytuacjach. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli z listy zakupów chcemy odczytać, że mamy wiele tych samych pokarmów, znowu mamy pizzę, policzalnych i nie chcemy dodawać konkretnej liczby, ile tego jest, to po prostu do there are możemy, choć nie musimy, dodać wyrażenie a lot of, czyli dużo, albo mnóstwo, albo wiele, albo sporo. Ma to wiele znaczeń. I zawsze dodajemy literkę S do nazwy pokarmów. Przykład zdań. There are a lot of pizzas, czyli jest wiele pizz na tej mojej liście, na przykład od zakupów. Albo dłuższe zdanie. There are a lot of pizzas on my shopping list, czyli na mojej liście zakupów znajduje się wiele pizz. I wszystko zależy właśnie od rodzaju zdania i od liczby danego produktu. Jak to there are przetłumaczymy. Możemy jako jest, jako znajduje się, czasem jako są. A jak odczytywać listę na zakupy, jeśli coś się na niej znalazło, a później to skreśliliśmy? No to zdanie już się pojawiło, ale nie w kontekście pokarmów w liczbie mnogiej. W sensie policzalnych pokarmów w liczbie mnogiej. Jeśli takie się pojawią, skreślone na liście, to będziemy używać there aren't. To jest skrót od there are not. I to też tłumaczymy jako nie ma. Ale różnica między there isn't a there aren't jest taka, że there isn't stosujemy do pokarmów w liczbie pojedynczej oraz niepoliczalnych, a there aren't do wyrazów w liczbie mnogiej, pokarmów w liczbie mnogiej, a takie są policzalne. No i słuchajcie, przykłady. Mamy trzy pizze i są skreślone na naszej liście. Jeśli na liście zakupów mamy kilka tych samych skreślonych pokarmów policzalnych, czyli pizzę na przykład, to do there are dodajemy not. I powstaje there aren't. To jest skrót od there are not. Czyli nie ma. Do tego możemy dodać zwrot any. I to też już się pojawiło w kontekście niepoliczalnych pokarmów, gdy czegoś nie było na liście. I to też tłumaczymy jako żadnych. I zawsze dodajemy literkę S do nazwy pokarmów, jeśli mówimy o kilku pokarmach skreślonych. No i przykład zdań. There aren't any pizzas. Nie ma żadnych pizz. Any jako żadnych. Do pizzy dostawiamy S. Aren't, there aren't oznacza nie ma. Chyba, że chcemy to przetłumaczyć trochę inaczej, to patrzcie na dole. There aren't any pizzas on my shopping list. Czyli na mojej liście zakupów nie znajdują się żadne pizze. Też możemy w ten sposób to przetłumaczyć. Czyli po prostu dostawiamy not i wychodzi nam nie ma. Do there are dostawiamy not i wychodzi there aren't. A później możemy dostawiać any, które oznacza żadnych. A teraz popatrzmy na wymyśloną listę na zakupy. Tę listę już robiliśmy jakiś czas temu, ale ta lista różniła się od tej, tamta lista różniła się od tej, że na tamtej liście nie mieliśmy skreśleń. A tutaj skreślenia się pojawiają w przypadku sera i kiełbasek. I słuchajcie, na środku macie zestaw rzeczy do kupienia, my shopping list, czyli moja lista na zakupy. To jest wymyślona lista i za chwilę ta lista obrazkowa pojawi się po lewej stronie, a po prawej stronie będziemy rozpisywać to po angielsku i po polsku, co się znajduje albo co się nie znajduje
co jest albo czego nie ma. I będziemy stosować takie wyrażenia jak żadne, albo kilka, albo dużo. Wszystko zależy od tego, co jest na obrazku. Zaczynamy. Nie ma żadnego sera. Słuchajcie, nie ma. W dodatku ser jest jeden, ale on jest jeden po polsku. W języku angielskim on jest niepoliczalny. W każdym razie będziemy tutaj zaczynać zdanie od there isn't. There is not, czyli w skrócie there isn't, nie ma. A żadnego to słowo any. Dlatego tak wygląda to zdanie. There isn't any cheese. Nie ma żadnego sera. Słuchajcie, kolejny produkt, czyli ciastka. No tych kilka ciastek tutaj jest. Możemy powiedzieć jest kilka albo jest trochę ciastek. I oto jest na zielono. Na czerwono będziemy pisać to, czego nie ma, na zielono to, co jest. No i słuchajcie, przetłumaczmy to. Jest trochę ciastek. Ciastka są w liczbie mnogiej i są policzalne. Dlatego użyjemy there are. There are trochę, czyli albo kilka inaczej, to jest some. I wychodzi nam there are some biscuits. Tak wygląda drugi opis. Trzeci opis to ciasto. Ciasto to jest cake, jedno ciasto, a cake. I to ciasto jest na liście, ono nie jest skreślone. Do pokarmów pojedynczych, policzalnych, będziemy używać there is i dodamy literkę a, która oznacza jeden. Jest jedno ciasto. There is a cake. I tak poprawnie wygląda to zdanie. There is a cake, czyli jest jedno ciasto. Bo a oznacza jeden. A ciasto jest policzalne. Słuchajcie, kolejne zdanie. Mamy 5 pizz. Jak dla mnie to jest dużo. Więc możemy zrobić zdanie. Jest wiele, jest dużo pizz. Pizze są policzalne. Dlatego tutaj będziemy używać there are. Jest mnóstwo pizz. There are. I mnóstwo to jest a lot of. Plus słowo pizza z s na końcu, bo pizze są policzalne i wychodzi nam coś takiego. There are a lot of pizzas. Jest mnóstwo pizz. Kolejne, tym razem o chlebie. Jak dla mnie tutaj chleba nie ma dużo, jest trochę chleba, więc możemy zrobić takie oto zdanie. Jest trochę chleba. Chleb jest niepoliczalny. Nie będziemy na pewno stosować tutaj literki A, ale będziemy używać trochę, czyli some. Dodatkowo będziemy stosować there is, bo chleb jest niepoliczalny. There is some bread, czyli jest trochę chleba. I na końcu zostały nam kiełbaski, których nie ma na naszej liście. Skreśliliśmy je. No i słuchajcie, kiełbaski są wyrazem policzalnym po angielsku. Sausage to jest kiełbaska. Kiełbaski to jest sausages, czyli S w pisowni się pojawia. I w związku z tym, jeśli mamy policzalne pokarmy, to będziemy zaczynać zdanie od there are. Dodamy not, bo ich nie ma i wyjdzie nam there aren't. Nie ma żadnych kiełbasek? There aren't. I słowo żadnych to any. Podobnie jak w przykładzie pierwszym. Tam też użyliśmy any. There aren't any sausages. Bo kiełbaski są policzalne, dlatego użyliśmy there aren't. No i any oznacza żadnych. I słuchajcie, to by było wszystko na dziś, żeby Was już nie męczyć. Następny film zrobimy sobie niebawem. Możecie zaglądać do słowniczka w podręczniku na stronie 82, gdzie macie w tabelkach rozpisane te pokarmy. Jeśli tylko nie pamiętacie jakichś, to możecie sobie w łatwy sposób przypomnieć. A z tej lekcji chciałbym, żebyście zapamiętali te pokarmy, które są policzalne i niepoliczalne. Oraz spróbujcie zapamiętać, co oznacza there isn't oraz there aren't. There isn't oznacza nie ma i there aren't oznacza nie ma. Tylko różnica polega na tym, że there isn't stosujemy przy pokarmach w liczbie pojedynczej albo niepoliczalnych, a there aren't do
pokarmów policzalnych w liczbie mnogiej. I oba wyrażenia there isn't, there aren't oznaczają nie ma. To chciałbym, żebyście zapamiętali z tej lekcji. I słowo any, które oznacza żaden, żadna, żadne. I dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować dzisiejsze cele lekcji. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że potrzebujecie. Pozdrawiam i do usłyszenia.